Jedyne co zrozumiałem z tego papierka to słowo dopuszczający, czyli że ktoś mnie dopuszcza do czegoś tam. Także chyba będzie dobrze. Same dwóje. No ale przynajmniej zaliczył. Po co ja się puszczałam w Maroko wtedy? Z drugiej strony to nie jego wina. Sama nawet podstawówki nie skończyłam. No synek, mogło być lepiej, ale przynajmniej zachowanie wzorowe. Wiem, że mu dali wzorowe tylko dlatego, żeby nie robić mu przykrości. Wiem, że mi dali wzorowe tylko dlatego, żeby nie robić jej przykrości. Jezu, przecież oni mnie zabiją. Masakra. 3, 4 i 1 3. Co prawda reszta piątki, ale średnia zawalona. Stary, to chyba zwariuje. W końcu ktoś w tej rodzinie nie przegrał swojego życia. Nie wiem, po kim ona ma taki umysł. Może po dziadkach? Bo na pewno nie po swoim ojcu. No tato, no powiedz coś. Ciocia, jeszcze czytam. Chwileczkę, dobra? Świadectwo ukończenia. Skup się, czytałeś już kiedyś to słowo. Gimnezjum. Świadectwo ukończenia gimnezjum. Dobrze, teraz dalej. Czuję się jak na skazaniu. No niby dorosłość za progiem, a ja ciągle mam skurcze nerwowe w brzuchu, jak muszę pokazać świadectwo. Jak granie w rosyjską ruletkę z własnym losem. Uda się, czy się nie uda? To co? Opierdalamy go, czy wrzucamy na luz? No, sam nie wiem. Niby ma lepszy sen od naszych, ale tak bez żadnego dramatu rodzinnego. Miesiąc temu po zebraniu go zniszczyłeś, więc może warto odpuścić? Faktycznie. Jeszcze masz niejaki. Dobra, to ty na dobroć, a ja na zimno. Jesteśmy z tatą bardzo dumni z ciebie, synku. Gratulacje. Mogło być lepiej, synu, ale dostaniesz dziś kolasy. Dziękuję, ojcze. Jeszcze 100 lat temu to ty byś mi tą kolację podawał do stołu. No, niech zacznie się ten potok gówna na moją głowę. Posłuchajmy, jak bardzo beznadziejna jestem. Ale już nawet mi nie zależy, bo na studiach i tak będę panią swojego losu. Dostateczny z chemii. Świetnie. Mówiłaś, że będzie ciężko. O, WF, 4! Jednak lubisz się ruszać, co? 3. No super. No 4 też jest spoko, ale ważne, że nie 2, tak? No i proszę, historia 5. Córcia, jestem taka z ciebie dumna. Może nie jest z niej taka nienawistna baba, jaką skrywała przez ostatnie lata. Muszę być miła przez najbliższe lata, bo jak się dowie, że miesiąc temu przepiłam jej wszystkie pieniądze na studia, to będzie epickie avanti. Siedź, zaraz macie wakacje, a my nie mamy wakacji, bo musimy nagrywać odcinki na wakacje. W każdym razie mam nadzieję, że dobrze się bawicie i jedziecie gdzieś w fajne miejsca na wakacje, bądź zostajecie w Warszawie. Tutaj macie nas... Ostatni odcinek. Nas, nieważne. Dajcie łapkę w górę, ja mam spinera, więc mogę się mylić. No i co? Do zobaczenia niebawem. Suby, suchary.